Tak, Krzysztof Brańczyk, Galacticos Toruń. Krzysztof, 1-1, tak jak już przed chwilą powiedziałeś, wymęczony, mecz walki. Co więcej możesz o tym meczu powiedzieć? Myślę, że mecz bardzo zamknięty, oba zespoły nie chciały się otworzyć. Zarówno dla nas, jak i dla Starego Miasta to była walka o ważne punkty, bo oba zespoły są teraz na trzeciej tabeli. Dlatego 1-1, tak jak powiedziałem wcześniej. Punkt bardziej zyskany, czy dwa stracone z waszej perspektywy? Ciężko powiedzieć. Myślę, że tak jak remis to odpowiedni wynik i ciężko powiedzieć, co punkt stracony, co punkt zyskany. Na pewno kontakt z czołówką jest ważny. Dużo gorzej by to wyglądało, gdybyśmy stracili nawet ten jeden punkt. Także myślę, że nie mamy na co narzekać. Dalej jesteśmy w czubie, to się liczy. Jak ty sam, bo pierwszy raz grałeś, znaczy nie pierwszy raz przeciwko Automarowi, ale pierwszy raz w barwach Galacticos. Jak się czujesz w tej nowej drużynie? Czy już możesz powiedzieć, że się w pełni wkomponowałeś w nowy zespół? Czuję się bardzo dobrze, wielu chłopaków znałem, chociażby z gry na hali. Także fajnie, że jest tutaj wielu zawodników, którzy mogą wziąć na siebie ciężar gry. Dzięki temu na przykład ja mogę też pokazać więcej możliwości. Na pewno lepiej jest grać z zawodnikami, którzy prezentują poziom porównywalny do ciebie. Mhm. Także jak najbardziej na plus, myślę, wyniki to odzwierciedlają. Otóż to, no wyniki chyba dość mocno rozbudzają w takim razie te mistrzowskie apetyty. Ty w przeciwieństwie do większości kolegów nie masz jeszcze jakby tej przyjemności za sobą. Tak, gramy dalej, srebrny, brązowy. Póki co skupiamy się na tym, żeby w każdym meczu grać na 100% i zdobywać kolejne punkty. Przynajmniej dwa kolejne ciężkie mecze, bodajże z Atletico, Moment Finanse i z Nankatsu. Także skupiamy się na tym, aby punktować z meczu na mecz. Okay, dzięki.